Albo już, ja. Do czego ze sztuka? Serdecznie witamy teraz już oficjalnie parafialna, skromna, niepozorna, malutka orkiestra parafialna z Galembergu, z Stanowskich Gór. Mówię tak naprawdę, broń Boże, nie ironicznie, dlatego że nasza orkiestra jeszcze naprawdę 10 lat temu liczyła w porywach 15 członków, nawet zdarzyło nam się i w 11 grać, w 12, no a doszliśmy do pełnego składu koncertowego, tak zwany koncert band się to nazywa, czyli 60-osobowa orkiestra, która ma, która jest dokładną, jeden do jednego odzwierciedleniem orkiestry symfonicznej. Prawda jest taka, że to jest wynik tylko i wyłącznie tak zwanego Zusammenarbeitu, jak to się mówi, zawsze to powtarzam. I wszystkie orkiestry parafialne, które tutaj nas też tutaj grały, były naszymi poprzednikami, mam nadzieję, że też będą mogły kiedyś się powiększać i że w ogóle cały ten kult orkiestrentych nigdy na Górnym Śląsku nie zginie, wręcz odwrotnie, że będzie się to rozwijało. Przywitaliśmy się uwerturą do operetki Franza Zuppego Lekka Kawaleria. Państwo podchwycili wspaniale ten motyw, motyw koniarski, taki troszkę był za szybki na początku, później żeśmy stonowali, no ale tak to też w życiu bywa, czasem jest szybciej, czasem jest wolniej. Ja wiem, że w zeszłym roku obiecałem, że przybędę na rowerze na ten festiwal i niestety się nie udało, więc ale taka imitacja konia może, że na koniu przyszliśmy, przywędrowaliśmy tutaj. Natomiast chciałem też powiedzieć, bo to Piotrek Wójś z Orkiestry Radziąkowskiej mnie upomniał o ten rower. Byłem tutaj, ponieważ akurat wybierałem się na kole na pielgrzymka Chopów do Piekar Śląskich i że tu przejeżdżą. Także ten dystans Stanowskie Góry Cidryb udało mi się na kole pokonać mimo wszystko. A teraz, żeby troszkę stonować i wprowadzić taki troszkę bardziej romantyczny nastrój, Little Love Song, czyli mała pieśń o miłości. Będzie solo na klarnet, solo na saksofon, na tenor i na puzon. Little Love Song i parafialna kamiańska orkiestra Dęta. Thank you.
serdeczne. Dzięki Little Love Song, solo na klarnecie. Justyna Siwiec, solo na... Proszę bardzo, pokaż się, Justynko. Cała grupa tenorów i Buzon, solo na tenorach, to jest Marian Latosik, Zygmunt Golek, Bronek Golek i nasz senior Antek Wilk. Brawa dla nich, tenory. No pokażcie się. Solo na oboju Paulinka, brawa dla niej. I solo na trąbce nasz Mateuszek. Dziękujemy. Przypomnimy troszkę klimaty teraz właśnie z naszego koncertu noworocznego. Przeniesiemy się troszkę w kierunku Wiednia, czy też ogólnie monarchii austro-węgierskiej. Feuerfest Polka. Generalnie na nasze koncerty noworoczne musieliśmy sprowadzić takie specjalne kowadło, które musiało tam 6 chłopa wnosić. Dzisiaj no niestety jest niedziela, robić nie będziemy, bo jest niedziela niehandlowo, więc nie będziemy takich rzeczy robić, więc jest imitacja troszkę mniejsza kowadła. Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Chyba że ktoś z Państwa chce zagrać z nami. A tu jest kolega zaprzyjaźniony z orkiestry. Kowal z papierami musi być, z uprawnieniami, UDT. Michał, zagrasz z nami. Pójdź. Marcin, przepraszam. Brawa na Marcina. Marcin ze Szczybinia, bo akurat wiem. Tu skocz. Szybkie strojenie. Podaj, a. Pokaż, czy brzmi. Nie ma czym, dobra. Musi stroić. Szybkie szkolenie, będzie 2 perkusistów. Dostaniesz certyfikat później kowala i perkusisty parafialnej Kabelskiej Orkiestry Dęty. Marcin z orkiestry ze Szczepinia oraz Paweł z orkiestry Stanowski Gór. Jadymy. No, jakieś brawa dla ducha może. Dziękuję. Sam jedziesz teraz. Pudło.